prezydent miasta Koszalina, pan Piotr Niebiński, dowódca garnizonu Koszalin, pułkownik Mariusz Janikowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pani Barbara Gregorcewicz i zastępcy prezydenta Koszalina, panowie Przemysław Krzyżanowski i Wojciech Kasprzyk. W imieniu wojewody zachodniopomorskiego oświaty złoży pan Paweł Michalak, dyrektor delegatury zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Starosta koszaliński pan Marian Hermanowicz. Składać będą delegacje instytucji wojskowych, służb mundurowych i organizacji wojskowych. Delegacji uczelni wyższych, władz oświaty, szkół i harcerstwa polskiego. Do składania kwiatów zapraszam delegację środowisk kombatantów, osób represjonowanych, partii, związków zawodowych oraz innych stowarzyszeń związkowych i politycznych.
świadectw składają partie, związki zawodowe oraz inne stowarzyszenia związkowe i polityczne. Składają delegacje instytucji wojskowych, służb mundurowych i organizacji Thank you.